Początek ma być mocny. Takie jest odwieczne prawo natury. Więc trzeba mocno powiedzieć, że nie mamy. I to jeszcze za mało. My nie możemy mieć z tymi, którzy walczą z naszą cywilizacją, nic wspólnego. Szukanie zbieżności z indywiduami jawnie występującymi przeciwko odwiecznym zasadom naszej cywilizacji jest stratą czasu i mydleniem oczu. A czasu przecież nie mamy. I wzrok za chwilę będzie nam bardzo potrzebny. Otóż trzeba w końcu postawić sprawę jasno. Trwamy w wyniszczającym Polskę sporze, który chyba już dawno wydostał się poza polityczne ramy i nie jest zwykłą partyjną rywalizacją o pieniądze, władzę, schedę, co tam dla nich jeszcze jest ważne, stanowiska, dla swoich rzecz jasna, jakieś chwilowe apanaże. To wszystko jest marność. Są pośród nas ludzie, chociaż nas nie jest tutaj najlepszym określeniem. Powiedzmy więc tak, żyjemy w jednym kraju z ludźmi, którzy otwarcie przyłączyli się do jakiegoś zaprogramowanego systemu o charakterze międzynarodowym, który to system jest narzędziem bezwzględnym. Mieliśmy tego próbkę w czasie tego, gdy straszono nas tym, co okazało się zupełnie czymś innym, no ale przede wszystkim w zmienianiu naszego kodu kulturowego, czyli cywilizacyjnego DNA. Żeby zniszczyć naród, trzeba zniszczyć rodzinę i odebrać ludziom Boga, czyli nadzieję i myśl, że świat został zaprogramowany w sposób idealny i istnieje sprawiedliwość, ale to my, jako ludzie, zwykłe, proste istoty, ten ideał niszczymy. A co należy zrobić, aby zniszczyć cywilizację, skoro już wiemy, że aby zniszczyć naród, należy zniszczyć rodzinę i wykluczyć z tego narodu Boga? Żeby zniszczyć cywilizację, trzeba rozerwać narodowe więzi, bo narody są dla cywilizacji tym, czym rodzina dla narodu. Podstawową komórką społeczną. Więc żeby zniszczyć cywilizację, trzeba zniszczyć naród. A żeby zniszczyć rodzinę, trzeba zniszczyć naród. Ktoś powie, że gadanie takie kieruje nas w stronę wojny domowej. Spotykam się z takimi komentarzami. Ale my przecież żyjemy w jakiejś nieustannej i permanentnej wojnie domowej, która swoją skalą zniszczeń jest znacznie bardziej szkodliwa niż jakiekolwiek kryterium uliczne. Nie jest tak? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś postawię dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze, czy jesteśmy w trakcie trwania wojny domowej? I drugie, czy jednoczenie się wokół narodów jest dziś wystarczające, aby dać odpór złu? Witajcie i czujcie się jak u siebie. To, co tutaj widzicie i słyszycie, dzieje się dzięki waszemu zaangażowaniu. Temu, że oglądacie, poświęcacie swój czas, moglibyście robić zupełnie przecież coś innego, że lajkujecie, komentujecie i podajecie dalej link do naszych programów. To bardzo ważne. Za pomocą WhatsAppa, Signala, Messengera czy Telegrama wklejajcie te linki dalej. Wszystko to widzę w statystykach i dzięki temu YouTube podnosi docieralność naszego programu. Przypominam też, że od poniedziałku do soboty o godzinie 9 ruszamy z naszym muzycznym cyklem, tak bym powiedział, który ma za zadanie szukać algorytm. A programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki zaangażowaniu naszych mecenasów, którym jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja po prostu by nie było. Natomiast jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi, nam, naszemu zespołowi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy wizja świata zaproponowana przez Dmowskiego, no właśnie, Dmowskiego, przypadkiem się nie wyczerpała. Mówię śmiertelnie poważnie. Nie oceniam, nie wyrokuję. Nawet nie poddaję tego pod wątpliwość, aby tej wizji zaprzeczyć. Po prostu zastanawiam się. Czy w zderzeniu z cywilizacyjną zawieruchą, z którą przecież mierzymy się jako my, współcześni, jesteśmy w stanie skutecznie bronić swoich praw jako naród?
praw do normalności tylko z pozycji narodu. Czy to nie jest za mało? Dmowski, mówiąc o potrzebie budowania wspólnoty narodowej, żył przecież w czasach, gdy do Japonii jechało się lub płynęło całymi tygodniami. No a dziś, żeby przebyć 8 czy 9 tysięcy kilometrów, potrzebujemy zaledwie 15 godzin samolotem. Przepływ informacji w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, był w zasadzie żaden. Idee były inne, zagrożenia były inne, oczekiwania były odmienne. Narody jako tako trwały przy wartościach. Kościoły były siłą dla wiernych i składały się z wielkiej klasy pasterzy. Nasi przodkowie wiedzieli, że przyparci do muru mogą odwołać się jeszcze do tej najwyższej instancji. No a dziś mówią, że ona nie istnieje i większość niestety takim argumentom nieistnienia ulega. Ludzie różnili się od siebie poglądami politycznymi, to oczywiście jest prawda. Często były to poglądy bardzo radykalne, sanacja i endecja. Patrz, przykład Polska. No ale cały czas były to jednak poglądy polityczne w ramach tej samej cywilizacji. Myślę, że nasz świat dzieli się dzisiaj już nie tylko ze względu na poszczególne, partykularne interesy, czy to polityczne, czy gospodarcze. Taniej kupić, drożej sprzedać, wyprodukować, zrobić za pomocą pieniądza taką sztuczkę, aby wymóc na sąsiadach podległość, pozostawiając ich, rzecz jasna, tak jak Niemcy robią to w przypadku naszym, ze słodkim przeświadczeniem, że ta niepodległość jednak istnieje, że są niepodlegli. Bo co, nikt w szkole nie zabrania uczyć się dzisiaj własnego języka? Dziś nie trzeba czytać pana Tadeusza czy dziadów po piwnicach, a i tak wielu cokolwiek w ogóle czyta. Trwa bowiem walka dobra ze złem. Wizją normalności, gdzie baba to baba, a chłop to chłop, gdzie dziecko to dziecko, dorosły to dorosły, a nienormalnością. Jej przeciwieństwem, tej normalności. Że cywilizowane narody nie budują dzisiaj obozów koncentracyjnych czy kolonii karnych dla niepoprawnych politycznie? Ale moi mili, powstają za to znacznie gorsze obozy. Obozy, w których mają przebywać wszyscy, którzy mogą zagrozić ich systemowi. Choćby myślą o dawnych dobrych czasach, gdy wszystko było na swoim miejscu. Oto Elon Musk. Zobaczcie, co napisał wczoraj na Twitterze, czy tam X-ie. Komisja Europejska zaproponowała mi nielegalne, tajne porozumienie, gdybyśmy po cichu cenzurowali wypowiedzi, nikomu o tym nie mówiąc. Wtedy nie nałożyliby na nas kary. Pozostałe platformy zaakceptowały tę umowę. X nie. Słyszeliście o tym? Jak byście nazwali takie działanie Komisji Europejskiej? Po cichu cenzurowali wypowiedzi, nikomu o tym nie mówiąc. Tak wyglądają dziś współczesne obozy koncentracyjne, gdzie w zinformatyzowanym świecie, w którym przepływ informacji stanowi o polityce, o gospodarce, o masie innych rzeczy, nakłada się gaganiec poprawności, aby ludzie nie mogli się policzyć. I w konsekwencji, żeby opadli z sił, sądząc, że w zdrowym myśleniu, które oni prezentują, są po prostu sami. Żebyśmy nie mogli się policzyć. Listy będziemy pisać, gołębie wysyłać. A jak człowiek jest sam, to co się dzieje? To ogarnia go beznadzieja. Znika chęć do walki, a nawet do obrony. Mamy się więc poddać jakiejś zbiorowej manipulacji. I co, ktoś teraz powie, że to jest teoria spiskowa? A przy ostatnim proteście dziennikarzy w Polsce, jakiego argumentu używała ta jaśnie oświecona grupa społeczna? Że mediom grozi upadek, a sferę informacji przejmie Big Tech, który mając odpowiednie narzędzia i rynek komunikacji z ludźmi we własnych rękach, będzie stanowił poważne zagrożenie. Dlaczego? Dla demokracji. Więc nie można mówić, że nie istnieje jakaś grupa albo idea, wizja przyszłości przez kogoś zaprogramowana, której celem jest podmienienie nam świata. Z tego normalnego, który znamy, gdzie cieszymy się jeszcze resztkami wolności, gdzie jest gotówka, gdzie jest rodzina, samochody można kupić jakie się chce, gdzie babki kupują częściej sukienki niż chłopy, gdzie dzieci nie popełniają samobójstw na tak ogromną skalę, gdzie życie ludzkie jest pod ochroną od poczęcia do naturalnej śmierci, gdzie tragedia jest opłakiwana, a nie haftuje się za jej pomocą sztandarów zwycięstwa i macha na lewo i prawo, gdzie aborcja jest tragedią, a nie powodem do dumy jakichś rozhisteryzowanych bab, które mówią, ja dokonałam 5, a ja 6. Boże święty, jak muszą wyglądać ich imieniny? O czym one tam rozmawiają? Ile wyskrobała? Za przeproszeniem, pfu. Świat, gdzie nie zmienia się kościołów w galerie handlowe. Gdzie dorośli ludzie nie chodzą goło po ulicach przebrani za zwierzęta. Gdzie nikt nie macha gołym tyłkiem w przedszkolach, mówiąc, że jest spoko. Nie, nie jest kurwa spoko. I w Polsce jest masa ludzi, również u władzy,
którzy do tego systemu albo zostali podłączeni z jakiegoś powodu, albo sami się podłączyli. O nich mówię, o wszystkich, którzy zaprzeczają naszej cywilizacji bez znaczenia, jakie kierują nimi pobudki, czy to są pieniądze, czy oni naprawdę w to wierzą, a może ktoś im grozi. To jest część narodu? Czym jest zbiór ludzi, który zwykliśmy określać narodem? Czy narodem możemy sobie szafować na lewo i prawo, używać tego sformułowania za każdym razem, kiedy chcemy ogarnąć wzrokiem lub myślami jakąś społeczność posługującą się tym samym językiem, zamieszkującą jakiś teren lub przyznającą się mniej lub bardziej do określonych barw i godła? Narodem są ci, którzy stoją na jednym meczu siatkówki, koszykówki, pożar się Boże, piłki nożnej i krzyczą na całe gardło hymn? To już jest ten kwantyfikator, który pozwala nam mówić, że to jest naród, a to nie? Naród poza budulcem w postaci języka, wspólnych dziejów, poprawnie zdefiniowanego wroga, który cementuje naród, jest przede wszystkim wspólnotą celu. Nie tysięcy różnych celów, ale jednego celu. Oczywiście są różne drogi do takiego celu osiągnięcia. To zwykliśmy właśnie nazywać polityką, ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest zupełnie inne, diametralnie się różniące. Oni nie idą w tym samym kierunku, w którym chcemy iść my. Zaczynam się poważnie zastanawiać i broń Boże nie mówię o tym z pozycji jakiegoś ideologa nowego ruchu, który miałby dać podwaliny pod inną wizję rozpoznawania swoich. Za głupi na to jestem. Tak samo jak nie mam wystarczających umiejętności, zdolności, wiedzy i co ważne nerwów, aby zaangażować się w politykę. Znam ją bardzo dobrze, znam osobiście wielu tych, którzy rządzili, rządzą i daj Bóg tych, co będą jeszcze rządzić. Ale myślę jednak, że wystarcza mi zdolności i percepcji, zdrowego oglądu spraw, aby móc logicznie za pomocą intelektu, nie emocji, kiedy emocje, wtedy emocje, ale intelektu, nie emocji, poddać pod dyskusję i wziąć w niej udział, stawiając trudne pytanie. Czy naród w dzisiejszych czasach może być poprawnie zdefiniowany? A jeżeli tak, to czy nie jest to stanowczo za mało, aby dać odpór antykulturze? Dokładnie tej antykulturze, o której mówił, świeć Panie nad jego duszą, pan Karoń. Nie mówię tu o podważaniu istnienia narodu, jego wzmacniania, rozwijania i budowania jego jedności, ale tego, czy naród w zderzeniu z tym, co dziś na nas napiera, jest jednostką wystarczającą, aby dać sobie radę. Bo tuż zobaczcie, świat jest pełen ludzi prawych. W każdym państwie, które zbudowane zostało na naszym kodzie kulturowym, żyją osoby, do których stanowczo jest mi bliżej i wam jest bliżej niż do tych, którzy żyją z nami na jednym terytorium i władają tym samym językiem, a robią to, co robią. I nie chodzi mi o zwykłą politykę. Mówię o cywilizacyjne błędy, o ten jad, który w nas wszczykują. Cóż nam z języka? Cóż z tego samego koloru skóry, cech anatomicznych, jeżeli nasze myśli zmierzają w przeciwnych kierunkach i to nie na zasadzie zwykłego politycznego sporu, czy armia powinna liczyć 200 tysięcy ludzi, czy mniej, czy powinniśmy dostarczać do naszych domów energię za pomocą gazu, węgla, ropy, wiatru czy atomu. Mówię tu o imponderabiliach, o filarach, na których chcemy opierać nasze dalsze losy. A oni te filary chcą zburzyć i stawiać nowy świat, w którym nawet na własny pogląd nie będzie miejsca. A jakie to filary? Grecka filozofia, z której się śmieją. Bo dzisiaj już nikt nie chce o nic pytać. A jak zapytasz, to mają cię za wariata. Przecież wszystko jest oczywiste, po co pytasz? Rzymskie prawo, które jest po to, aby istniała co? Sprawiedliwość. A sprawiedliwość polega na niezmiennej i trwałej chęci przyznawania każdemu tego, co słusznie mu się należy. Zasady prawa rzymskiego przecież można streścić w trzech punktach. Postępuj uczciwie, nie krzywdź innych oraz oddawaj każdemu to, co jest jego. Sprawiedliwość głównie. No i chrześcijańska dusza. Kiedyś z nią walczono, ale dzisiaj mówią, że jej nie ma. I ludzie w to wierzą, a skoro nie ma, to nie ma z czym walczyć. Po co walczyć? Środki? Pieniądze? Duszy nie ma. I nie trzeba wydawać pieniędzy. Ale dobrze, więc czy jesteśmy narodem w takiej sytuacji? Wszyscy. Tylko dlatego, że mówimy tym samym językiem. I czy nie jesteśmy w trakcie wojny domowej, znacznie straszniejszej niż ta, którą znamy z kart historii, chociażby z Hiszpanii? Czy wojna domowa jest dopiero wtedy, gdy, parafrazując Leszka Czajkowskiego, pysk lufy zostaje oparty o skroń? Jest gorzej, niż możemy sobie wyobrazić, ale jest też lepiej, niż myślimy. Bo jest jeszcze świadomość, że nie pozbawiono nas świadomości.
musimy się na to wszystko szykować i zadawać sobie pytania, bo oni nie chcą, abyśmy zadawali pytania. A wiecie dlaczego? Bo jak pytasz, to prędzej czy później dojdziesz do odpowiedzi. Tymczasem programy, które powstają na kanale Marek Miśko Czuwaj, są waszą zasługą. Dzięki waszemu zaangażowaniu to wszystko powstaje. Mecenasów, którym jak zwykle rzecz jasna kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do pierwszego komentarza pod filmem oraz do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Bo nie jest łatwo. I łatwiej za życia nie będzie. Musimy jednak zrobić wszystko, aby pewnego dnia po przebudzeniu z teleekranu nie witał nas ogłuszający gwizd. Ciągnął się na tej samej nucie przez 30 sekund. Oznaczało to godzinę 7:15. Czas pobudki dla pracowników biurowych. Winston zwlókł się z łóżka. Nagi. Bo członkowie zewnętrznej partii otrzymywali rocznie tylko 3000 kuponów odzieżowych, a piżama kosztowała aż 600. I sięgnął po zawieszone na poręczy krzesła szorty i znoszony podkoszulek. Poranne podskoki zaczną się za 3 minuty. W następnej chwili zgiął się od gwałtownego napadu kaszlu, który prawie zawsze atakował go wkrótce po przebudzeniu. Tak mu później brakowało powietrza, że musiał się położyć, wziąć kilka głębokich wdechów, żeby móc znowu oddychać. Żyły nabrzmiały mu od kaszlu, a owrzodzenie nad kostką zaczęło swędzić. Przedział 30-40, skandował przenikliwy głos kobiecy. Przedział 30-40, na miejsca proszę. 30-40. Winston stanął na baczność przed teleekranem, na którym właśnie wyświetlił się obraz młodej kobiety, szczupłej, lecz muskularnej, ubranej w tunikę i sportowe buty. Zginanie i rozciąganie ramion, krzyczała. Ćwiczcie razem ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No dalej, towarzysze. Raźniej. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Ból wywołany atakiem kaszlu nie zdołał całkiem zatrzeć w głowę Winstona wyrażenia pozostawionego przez sen, zaś rytmiczna gimnastyka w jakiś sposób je nawet wzmocniła. Mechanicznie wyrzucając ramiona do przodu i do tyłu, z wyrazem ponurej satysfakcji na twarzy, pożądanym podczas zaprawy, próbował sięgnąć myślą niewyraźnych czasów wczesnego dzieciństwa. Było niesamowicie trudne. Przeszłość dawniejsza niż lata 50. blakła. Bo kiedy nie ma się żadnych zewnętrznych punktów odniesienia, zarysy własnego życia również tracą ostrość. Rozumiecie? Oni chcą nas pozbawić punktu odniesienia. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.